Przeczytajmy kolejny fragment, tym razem z Ewangelii. Kontynuujemy Ewangelię Marka. I przeczytajmy kolejny fragment z 7 rozdziału. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 24 wersetu do 30. Po odejściu stamtąd udał się w okolice Tyru. Wszedł tam do pewnego domu, gdyż nie chciałby się ktokolwiek o nim dowiedział, lecz nie zdołał się ukryć. Zaraz usłyszała o nim pewna kobieta. Jej córeczka była opanowana przez ducha nieczystego. Kobieta ta przyszła i padła Jezusowi do stóp. Była ona Greczynką, rodem z Syrofenicji. Zaczęła go prosić, aby wypędził z jej córki demona. On zaś zwrócił się do niej: pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Panie, odparła kobieta, i szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadną dzieciom. Wtedy jej powiedział: ze względu na te słowa, idź, demon wyszedł z twojej córki. I gdy wróciła do domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, demona zaś już nie było. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojego Słowa. Potrzebujemy go jak codziennego chleba. I Ojcze, proszę Cię, żebyś dał nam dzisiaj to Słowo, żebyś nasycił nasze dusze, nasze serca, Panie, swoim Słowem, abyśmy mogli wyjść z tego miejsca właśnie pełni, syci, napełnieni Tobą, Twoją łaską, Twoją miłością, Twoją dobrocią właśnie, jaką widzimy w Panu Jezusie Chrystusie. Otwieraj nasze oczy i dawaj nam zrozumienie tego fragmentu, tej całej sytuacji, która została tutaj opisana, aby to było ku naszemu zbudowaniu, zachęcie, korekcie, abyś Ty w ten sposób, Ojcze, był uwielbiony przez Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Amen. Więc tydzień temu, dwa tygodnie temu mówiliśmy o spotkaniu Jezusa z faryzeuszami. Mówiliśmy o tym, o ludzkiej tradycji, że Bogu należy oddawać cześć nie zgodnie z ludzką tradycją, ale zgodnie z Bożym Słowem. Następnie widzieliśmy, dotykaliśmy kwestii bycia nieczystym, co zanieczyszcza człowieka, co powoduje, że człowiek jest nieczysty w Bożych oczach, i zobaczyliśmy, że to nie jedzenie, to nie jakieś zewnętrzne rzeczy powodują, że człowiek jest nieczysty, ale to grzech człowieka, który wychodzi z jego serca, powoduje, że człowiek jest nieczysty w Bożych oczach. I dzisiaj, czy teraz, Marek zabiera nas w podróż z Jezusem. I udajemy się na północ, w okolice Tyru. Tyr jest tutaj, tak więc tutaj jest tak zwana Syrofenicja. Te okolice tutaj to jest Syrofenicja, więc ta kobieta pochodziła właśnie z tych okolic. Więc Tyr na północ, tutaj jest Galilea, tutaj Jezus nad Jeziorem Galilejskim prowadził głównie swoją służbę, więc przeszedł w okolice Tyru. Gdzie dokładnie nie wiemy, ale w tych okolicach spędził jakiś czas. Z Tyru udał się do Sydonu i później powrócił w okolice tutaj Dekapolis, Dziesięciogrodzia, by nad jeziorem dalej usługiwać. Więc, ale na razie skupiamy się na tym, co się wydarzyło w okolicach Tyru. I były to, tylko dodam, że te okolice Tyru, Sydonu były, populacja Żydów była dużo mniejsza niż w pozostałych regionach. Tam raczej dominowali już poganie. Więc widzimy, że więc Żydzi też tam mieszkali tam poganie i poganie dominowali, ale widzimy, że też, że ta wieść o Jezusie dotarła też w te okolice. I co istotne, ta wieść nie dotarła wyłącznie do Żydów, ale dotarła też i do pogan. W Marka, w 3 rozdziale, w 8 wersecie czytamy, że Jezus tymczasem wraz ze swoimi uczniami oddalił się w stronę jeziora. Ruszył za nim wielki tłum ludzi z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, zza Jordanu oraz z okolic Tyru i Sydonu. Ci wszyscy ludzie przybyli do niego, gdyż dowiedzieli się o wszystkim, co czynił. Więc już w 3 rozdziale czytamy o tym, że w tych okolicach ludzie już słyszeli o Jezusie, o tym, co Jezus dokonuje, czego naucza, i dlatego przyszli do Jezusa, aby Go słuchać.
Więc na pewno nie powinno nas dziwić, że Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu, by i tam nauczać Żydów, bo Jezus chodził od wioski do wioski, czy udawał się w różne miejsca, żeby tylko głosić Królestwo Boże. A ponieważ wydaje się, że był dobrze znany w tamtych okolicach, dlatego też nie powinno nas dziwić, że Jezus chciał po kryjomu wejść do domu. Być może potrzebował odpocząć, a może nawet coś zjeść po podróży z Galilei, ale Marek mówi nam, że no, nie udało się to Jezusowi, ktoś go rozpoznał i natychmiast rozeszła się o nim wieść po okolicy. Marek mówi nam nic więcej o pobycie Jezusa w tamtych okolicach, oczywiście poza tym jednym incydentem. Nie mówi nam, czego Jezus nauczał, nie mówi nam, kogo Jezus uzdrowił, nie mówi nam, jakich znaków tam Jezus dokonał, poza tym jednym. Marek z tego czasu spędzonego przez Jezusa w okolicach Tyru i Sydonu podaje nam właśnie tylko jeden incydent, jedno wydarzenie, jakie tam miało miejsce. To oczywiście nie znaczy, że tam Jezus żadnego znaku nie uczynił, czy nie uczynił żadnego uzdrowienia. Nie, raczej trzeba założyć, że Jezus, tak jak w każdym innym miejscu, nauczał, ale też i uzdrawiał, i wyganiał demony. Takie rzeczy robił wszędzie tam, dokąd się udawał. Uzdrowienia i uwolnienia od demonów były znakami potwierdzającymi to, że nauka, którą Jezus głosi, pochodzi od Boga. Jest to Boże Słowo. Więc Marek podaje nam jeden cud, jeden przejaw mocy Jezusa, jaki miał miejsce w okolicach Tyru. I naturalne jest pytanie, dlaczego akurat ten jeden cud spośród prawdopodobnie wielu, jakie tam Jezus uczynił, Marek postanowił umieścić w swojej Ewangelii. No można dać taką może lakoniczną odpowiedź. No Marek zrobił to, ponieważ z jakiegoś powodu było to dla niego ważne. Z jakiegoś powodu Duch Święty poprowadził Marka, żeby umieścił tę historię w swojej Ewangelii, ale też poprowadził i Mateusza, aby ten umieścił też to wydarzenie w swojej Ewangelii, więc z jakiegoś powodu było to ważne. Ale dlaczego? No coś jest w tej historii, że Marek, Mateusz, Duch Święty uznali to za ważne i umieścili to w Ewangelii. Więc spróbujmy sobie zobaczyć całą tę historię związaną z tą kobietą. Generalnie widzimy, że służba Jezusa koncentrowała się wśród Żydów, wokół Żydów. Jezus przyszedł służyć Żydom. Tak też Jezus postrzegał cel swojej służby i mówi, no w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, Marek mówi nam, że, czy Mateusza raczej, ponieważ ta historia jest też napisana w Ewangelii Mateusza, jest trochę więcej tam powiedziane, więc będę tutaj korzystał z obu Ewangelii, z Marka i z Mateusza, żeby stworzyć pewien całościowy obraz. Więc w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, w 24 wersecie Jezus mówi: jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Tym samym pokazuje, że jego służba skupia się wśród Żydów, wokół Żydów. Natomiast kobieta, która do niego przyszła z prośbą o pomoc, no nie była Żydówką, nie należała do narodu wybranego. I jak nam mówi Marek w 26 wersecie, była ona Greczynką, rodem z Syrofenicji, tak więc ona była po prostu poganką. I Marek, i Mateusz pokazują nam przebieg tej rozmowy. I czytając tę rozmowę, mogłoby się wydawać, że Jezus no jest niechętny, delikatnie mówiąc, niechętny, żeby jej pomóc, żeby odpowiedzieć na prośbę tej kobiety. Mogłoby się wydawać, że Jezus w związku z tym, że ta kobieta jest poganką, traktuje ją z pewną pogardą. Przecież Żydzi patrzyli na pogan z góry, z wyższości, znaczy patrzyli na nich i pogardzali nimi, ostrzegali ich jako nieczystych i bardzo często używali w stosunku do nich określenia psy. Więc takie określenie nawet dzisiaj w naszej kulturze ma negatywne znaczenie, nawet dzisiaj jest wyrazem pogardy. Więc pytanie, czy Jezus potraktował
z pogardą tę kobietę? Czy Jezus potraktował tę kobietę jak psa, brzydko mówiąc? Nie. Tak trzeba, stanowcze nie. Chociaż może się wydawać, że tak nie jest, ale stanowcze nie. Odpowiedź jest negatywna. Kiedy Jezus powiedział, że jest posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela, nie powiedział niczego obraźliwego wobec tej kobiety. Jezus wiedział, że jego czas służby jest krótki. Wiedział, że musi zostać ukrzyżowany, że jego czas na tym świecie jest ograniczony. Dlatego w swojej służbie kierował się priorytetami. Jak ktoś ma ograniczony czas w pracy, to zaczyna od rzeczy, które są najistotniejsze, najważniejsze, a nie zaczyna robić, nie zajmować się rzeczami mało istotnymi, bo mało czasu, więc trzeba priorytety ustawiać. Więc Jezus wiedział, że jego czas służby jest krótki, więc musi się kierować priorytetami. Dlatego inne rzeczy niezwiązane z Żydami schodziły u niego na dalszy plan, nie były priorytetowe. Dlatego też Jezus nie angażował się w służbę dla pogan. Ale to nie znaczy, że można Jezusa oskarżyć o niechęć udzielenia pomocy ludziom, którzy nie byli Żydami. Nie można Jezusa oskarżyć o jakąś niechęć wobec pogan. Nie można powiedzieć, słuchaj, Jezus był taki sam jak wszyscy inni Żydzi, pogardzał poganami. Nie. Każda Ewangelia ma jakąś historię, która pokazuje, że Jezus odpowiada na prośby pochodzące od ludzi, którzy nie są Żydami. Wsłuchuje się w ich głos, jest z nimi. W Ewangelii Jana na przykład mamy pokazaną dosyć długą rozmowę Jezusa z Samarytanką. Ona była zaskoczona, że Żyd, nauczyciel, z nią rozmawia, bo generalnie z kobietami się nie rozmawiało. Więc ta sytuacja doprowadziła do nawrócenia tej kobiety, ale też wielu Samarytan. A musimy pamiętać, że pomiędzy Żydami a Samarytanami istniała wrogość. Oni byli wrogo nastawieni do siebie nawzajem. Ponadto właśnie nauczyciele żydowscy nie angażowali się w rozmowy z kobietami. Kobiety nie miały żadnej pozycji w tamtym społeczeństwie, a Jezus rozmawiał z kobietą, i która jeszcze do tego była Samarytanką, i widzimy, w jaki sposób ją potraktował. Ewangelia Łukasza z kolei mówi nam o setniku, czyli oficerze rzymskiej armii, który posłał po Jezusa, aby ten uzdrowił jego sługę. Czy też posłał z prośbą do Jezusa, żeby aby ten uzdrowił jego sługę, i Jezus odpowiedział na tę prośbę. Sługa został uzdrowiony. W końcu czytamy, że Jezus wziął na siebie grzechy świata. Jezus, idąc na krzyż, wiedział, że umiera nie tylko za Żydów, ale że umiera też i za pogan. W związku z tym nie można Jezusa oskarżyć o jakąkolwiek niechęć pomocy, czy też wrogość, czy też pogardę wobec pogan. I widzimy to, można powiedzieć, bardzo wyraźnie, jak na dłoni, w wersji, jaka znajduje się w Ewangelii Mateusza, właśnie w wersji tej historii. Przeczytajmy ten opis, jaki ma Mateusz. Wówczas pewna Kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę, demon straszliwie ją dręczy. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy podeszli jego uczniowie, odeszli ją, przekonywali, bo wciąż woła za nami. Więc ta Kananejka być może przyszła pod dom, w którym przebywał Jezus, i zaczęła głośno wołać, prosić Jezusa o zmiłowanie. I widzimy, że Jezus na początku nic nie odpowiada. Więc ona dalej woła do Jezusa i Jezus dalej nie odpowiada. I w pewnym momencie uczniowie, no widać, że już mieli dość tego wołania. Mieli dość tej kobiety, dlatego podeszli do Jezusa i powiedzieli mu, żeby odesłał tą kobietę. Brzydko mówiąc, żeby się jej pozbył. Wtedy oni będą mieć święty spokój. W ten sposób zostaną od niej uwolnieni i będą mogli odpocząć być może. Ale czy Jezus to robi? Czy Jezus odsyła tę kobietę i nie okazuje jej zmiłowania, żeby jego uczniowie mogli sobie odpocząć? Nie. Jezus wtedy rozpoczyna rozmowę z tą kobietą.
Jezus robi coś wbrew swoim uczniom. Uczniowie chętnie by się jej pozbyli, byle tylko mieć spokój, natomiast Jezus wtedy właśnie wkracza do akcji. Ale wkracza nie tak, jak oczekiwali tego jego uczniowie. Jezus robi coś odwrotnego. Jezus odpowiada tej kobiecie. Czytamy, a on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Być może jest to odpowiedź do jego uczniów, która ma coś im pokazać, ale być może też to jest odpowiedź dla tej kobiety, która tak wołała o zmiłowanie. I wydawałoby się, że to, co Jezus powiedział, jest jasne i klarowne, że ta kobieta powinna dać sobie spokój i iść do swojego domu. Jest poganką, a on jest posłany tylko do owiec z Izraela, więc ona nie kwalifikuje się do tego, aby Jezus jej pomógł. Tyle, że to, co jest zadziwiające, jest fakt, że ta kobieta odebrała to zupełnie inaczej. Ona odebrała to jako zachętę do tego, żeby podejść do Jezusa, żeby paść przed Nim i bezpośrednio złożyć czy powiedzieć Mu swoją prośbę. Marek mówi nam, że ta kobieta wtedy, kiedy Jezus to powiedział, padła do Jezusowi do stóp. Więc to tak jakby odpowiedź Jezusa było przyzwolenie albo nawet zaproszenie, żeby ona podeszła do Jezusa. Odpowiedź Jezusa jej nie zniechęciła w żaden sposób. Wręcz odwrotnie, ją zachęciła, aby podejść bliżej i przedstawić Jezusowi jeszcze raz swoją prośbę. Już nie z jakiejś odległości, nie z daleka, ale z bliska, będąc u stóp Jezusa. Można się zapytać, no ale dlaczego było to dla niej zachętą? No wydaje mi się, że w tych słowach, które Jezus powiedział, ta kobieta znalazła dla siebie i dla swojej sprawy nadzieję. My jej tam nie dostrzegamy, ponieważ nam z tego, co Jezus powiedział, umyka jedno słowo, które całkowicie zmienia sens tej wypowiedzi. Jezus powiedział... Tak, jestem posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Jakie słowo nam umyka, kiedy czytamy ten tekst? Zaginęły. Jezus został posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. A jak my bardzo często czytamy? Czytamy, że Jezus został posłany tylko do owiec z domu Izraela. Więc słowo zaginęły zmienia sens tego, co Jezus powiedział. I to dało tej kobiecie nadzieję. I to w żaden sposób, to co Jezus powiedział, nie zniechęciło tej kobiety. Ona czuje się zachęcona, aby podejść do Jezusa i przedstawić Mu swoją prośbę. To jest jak zaproszenie. Jezus mówi: podejdź do mnie. Musimy pamiętać, że ta kobieta coś już o Jezusie wcześniej słyszała. Dlatego, gdy tylko dowiedziała się, że Jezus jest w pobliżu, natychmiast do Niego poszła. Więc musiała o Nim słyszeć zarówno o tym, czego Jezus dokonywał, jak i tego, czego nauczał. A Jezus wzywał Żydów do opamiętania i do zaufania dobrej nowinie. On wzywał Żydów do tego, żeby nawrócili się do Boga. Więc te rzeczy, no, widać, nie były jej obce. Więc kiedy Jezus powiedział, że jest posłany tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela, to dało jej zachętę, aby podejść do Jezusa. Dlaczego? Ponieważ ona była właśnie taką zgubioną owcą. Co prawda nie była zgubioną owcą z domu Izraela, ale zdecydowanie była owcą, która zaginęła, która potrzebowała upamiętania i zaufania dobrej nowinie. Ona generalnie niczym się nie różniła od owiec, które zaginęły z domu Izraela, była tak samo zgubiona, jak i one. Ona też potrzebowała Zbawiciela. Dlatego to, co Jezus powiedział o zagubionych owcach, było dla niej zachętą, aby podejść do Niego, paść przed Nim i prosić Go o pomoc. Jak Jezus odpowiedział na jej prośbę? Jak Jezus potraktował tę kobietę? Jak Jezus z nią postąpił? Czytamy Marka
27 werset. On zaś zwrócił się do niej. Pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Więc Jezus, widzimy, posługuje się pewną ilustracją, pewnym podobieństwem. Co ta ilustracja, co to podobieństwo ma pokazywać? No ma ona pokazywać to, że w domu jest pewna kolejność, jeśli chodzi o pokarm, o jedzenie. Są pewne priorytety. Najpierw jedzą dzieci, a dopiero potem swój pokarm otrzymują szczenięta czy też zwierzęta domowe. Najpierw jedzą dzieci, a to, co zostanie, jest dawane szczeniętom. Więc Jezus zdaje się mówić tej kobiecie: to prawda, jesteś zgubioną owcą tak samo jak owce z domu Izraela, ale dla ciebie też jest miejsce w domu Ojca. Tyle, że pierwszeństwo do błogosławieństw mają Żydzi, a dopiero potem poganie, czyli ty. Więc dlaczego miałbym potraktować ciebie w uprzywilejowany sposób? Dlaczego miałbym dać tobie najpierw to, co w tej chwili jest zarezerwowane dla Żydów? Co odpowiada ta kobieta? Panie, odparła kobieta, i szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadną dzieciom. Więc ta kobieta wykorzystuje ilustrację, której użył Jezus, i obraca ją na swoją stronę, można powiedzieć, na swoją korzyść. Odpowiada Jezusowi tym samym obrazem, tą samą przypowieścią, tym samym językiem. I można powiedzieć, że kobieta rozumie swoje położenie. Ona nie domaga się od Jezusa, aby ten potraktował ją w jakiś uprzywilejowany sposób, z pominięciem jakiejś, można powiedzieć, kolejności. Ale ta kobieta zdaje się rozumieć doskonale, kim Jezus jest. Ona rozumie, jak wiele błogosławieństw płynie od Jezusa. Ona rozumie, że moc Jezusa jest nieograniczona. Ona rozumie, że zbawienie, jakie Jezus przynosi, jest ogromne. Jest tego tak wiele, że nawet poganie mogą z niego skorzystać już teraz, już w tej chwili, bez straty, bez obawy, że dla Żydów zabraknie. Nawet jeśli ona teraz otrzyma pomoc, to w żaden sposób nie będzie to ze szkodą dla Żydów. Jezus ma tyle mocy, że starczy dla wszystkich. Tam, gdzie jest mało jedzenia, tam, gdzie jest bieda, tam zjada się wszystko. Nie zostawia się nic, najdrobniejszego okruszka, bo jest głód, bo jest bieda. Natomiast tam, gdzie jest dostatek, tam, gdzie jest obfitość, to nikt nie przejmuje się tym, że coś spadnie ze stołu. Nikt się nie schyla po ten okruszek, który spadł ze stołu. Tak samo jest w tej sytuacji. Ponieważ Jezus przynosi tak wielkie zbawienie, to nasycić się tym zbawieniem mogą dzieci. A ponieważ jest ono tak wielkie, to nie będzie dla dzieci żadnej szkody, jeżeli w tym samym czasie skorzysta z tego daru, z tego błogosławieństwa jakiś poganin. Na przykład ta kobieta. Inaczej mówiąc, ta kobieta powiedziała: Panie, Ty masz tyle błogosławieństw, że zarówno Żydzi, jak i poganie mogą w tym samym czasie z nich skorzystać i nikt nie będzie w żaden sposób pokrzywdzony. Jeżeli ja otrzymam pomoc od Ciebie, to nie ucierpi na tym nikt, ponieważ Twoja moc nie ma granic. Jak Jezus zareagował na te słowa? Marek mówi nam, że no słowa, to co powiedziała ta kobieta, no zrobiły na Jezusie wrażenie. Jakie? Wtedy jej powiedział: ze względu na te słowa, idź, demon wyszedł z twojej córki. Słowa tej kobiety zrobiły na Jezusie pozytywne wrażenie, a nawet bardzo pozytywne. Dlatego Jezus ze względu na te słowa, na to, co ta kobieta powiedziała, postanowił spełnić jej prośbę. I gdy kobieta wróciła do domu, jej dziecko było uwolnione, było zdrowe. Mateusz podaje tam inne szczegóły.
podaje nam trochę więcej emocji, jakie okazał Jezus, słysząc tę odpowiedź tej kobiety. Mateusz mówi nam, wtedy Jezus zwrócił się do niej: o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa. Jezus aż, można powiedzieć, wykrzyknął: o kobieto. To nam pokazuje, jakie wrażenie zrobiła na Jezusie ta kobieta. Więc to, co ta kobieta powiedziała, zrobiło ogromne wrażenie na naszym Panu. Bardzo pozytywne wrażenie. Ale co wprawiło Jezusa w takie zdumienie? No wiara tej kobiety. Jezus zobaczył, jak wielka była wiara tej Greczynki, tej poganki. I być może, podkreślam, że być może Jezus sobie wtedy pomyślał, jakże chciałbym, aby owce, które zaginęły z domu Izraela, miały taką wiarę jak ta kobieta. Więc Jezus uwolnił dziecko tej kobiety, w ten sposób uhonorował jej wiarę, ale też potwierdził, że ta kobieta się nie myliła. Wszystko, co wierzyła odnośnie Jezusa, jest prawdą. Jezus tę wiarę uhonorował. Czego uczy nas ta historia? Kilka słów zastosowania. No wydaje się, że Jezus dał swoim uczniom bardzo ważną lekcję, że ta lekcja nie jest skierowana szczególnie do tej kobiety, chociaż też jest tak, ale szczególnie jest do uczniów. Uczniowie nie byli skorzy do tego, żeby pomóc tej kobiecie. Dla uczniów ta kobieta była tylko i wyłącznie przeszkodą, problemem, uciążliwością. Być może patrzyli na nią z pogardą, tylko dlatego, że była kobietą i co gorsza, jeszcze była poganką. Więc oni myśleli sobie, dlaczego Jezus miałby dla niej cokolwiek zrobić. Ta kobieta przecież jest poganką, jest nieczysta. Po co zawraca głowę nami, naszemu mistrzowi? Czy wokół ciebie są ludzie, których traktujesz z pogardą? Traktujesz jak psy, można brzydko mówiąc. Jaki jest twój stosunek do osób, które pochodzą zza wschodniej granicy? Jaki jest twój stosunek do osób, które no nie są heteronormatywne, jak to się mówi? Jaki jest twój stosunek do osób, które mają inne poglądy polityczne niż twoje? Jaki jest twój stosunek do osób, które mają inne poglądy na temat pandemii niż twoje? Jaki jest twój stosunek do osób, które mają inne wierzenia religijne niż twoje? Jak traktujesz chrześcijan, którzy mają pewne przekonania inne niż twoje? Jaki jest twój stosunek do osób, które tobie wydają się dziwne, bo funkcjonują inaczej niż większość społeczeństwa? Jak traktujesz takich ludzi? Czy tacy ludzie są dla ciebie problemem? Czy są dla ciebie przeszkodą? Czy są dla ciebie uciążliwi? Pewnym właśnie uciążliwością? Czy najchętniej pozbyłbyś się ich ze zboru, bo tak by było łatwiej tobie? Czy dla ciebie? No Jezus pokazał swoim uczniom, że nie wolno ludzi traktować w taki sposób, w jaki uczniowie potraktowali tę pogankę. Tym samym Jezus uczy nas, żebyśmy naśladowali nie Jego uczniów, ale Jego w tym, jak traktować innych ludzi. Jezus swoim postępowaniem, swoim zachowaniem uczy nas, jak powinniśmy postępować z ludźmi, którzy są w pogardzie u innych. Jezus okazał tej kobiecie miłość. Potraktował ją we właściwy sposób, jak człowieka. Więc i my też powinniśmy w taki sposób postępować i traktować ludzi z godnością, z szacunkiem, z miłością. Jeśli widzisz, że postępujesz tak jak uczniowie Jezusa, że są może jacyś ludzie, którzy, na których patrzysz z góry i traktujesz gorzej, ponieważ no, jest coś w nich, co się tobie nie podoba, to zachęcam cię, opamiętaj się. Przestań pogardzać innymi ludźmi, którzy są stworzeni na Boży obraz i podobieństwo.
Zacznij ich kochać. Zacznij okazywać im szacunek. I to mówię też do siebie samego. Traktuj ich jak ludzi, którzy mają swoją godność i wartość przed Bogiem. Wiem, mam świadomość, że czasami nie jest łatwo. Ale to nie jest problem ich. To jest problem z nami. Z naszym sercem. Dlatego jeżeli widzisz ten problem w swoim sercu, w swoim życiu, to módl się, aby Pan przemienił twoje serce. Módl się, aby Duch Święty napełnił twoje serce miłością do ludzi, żebyś nikogo nie traktował z pogardą, żebyś nikogo nie traktował jako problem czy przeszkodę, której trzeba się pozbyć. Ale żebyś mógł wsłuchać się w tego człowieka i zobaczyć jego potrzebę i być może nawet odpowiedzieć na tę potrzebę. Jezus uczy nas też, że zbawienie jest dla wszystkich. Jest dla Żydów, ale też jest i dla pogan. I Boża moc może zbawić każdego człowieka, który wierzy. Ewangelia ma moc ku zbawieniu każdego, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Jest to źródło, można powiedzieć, które nie może wyschnąć, które nie może się wyczerpać. Zbawienia starczy dla wszystkich, którzy uwierzą. Dlatego mamy zachętę z tego, co Jezus zrobił, z tej sytuacji, aby wzywać ludzi do opamiętania i zaufania Jemu. U Jezusa jest obfitość zbawienia, obfitość błogosławieństw, obfitość mocy, łaski, dobroci. I z tej obfitości mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i w cudzysłowie te szczenięta. Zbawienie jest dla wszystkich, zarówno Żydów, jak i pogan. Ale też ta historia pokazuje nam, że dla Jezusa nie ma osób, które są nikim, które byłyby z jakiegoś powodu niegodne Jego uwagi i troski. Na taką kobietę jak ta Greczynka Żydzi patrzyli z pogardą, patrzyli na nią z góry. Dla nich ona nie miała żadnej wartości. Dla nich nie była godna ich uwagi i troski. Ale nie myślmy, że sytuacja była lepsza w jej pogańskiej wspólnocie, społeczności, w której ta kobieta funkcjonowała, żyła. Pozycja kobiety w pogańskiej społeczności była taka sama, jak może być i u Żydów. Ta sama kultura była bardzo niska. Kobieta w zasadzie nie miała żadnej pozycji. Ale Jezus, widzimy, nie potraktował tej kobiety, jakby była nikim czy niczym, jakby była po prostu powietrzem. Jezus okazał jej należyty szacunek. Jezus wysłuchał jej i okazał jej zmiłowanie. Jezus po prostu potraktował ją z godnością jak człowieka. Być może czujesz się nikim, jak ta Greczynka, jak ta kobieta, ale dla Jezusa nie jesteś nikim. Dla Jezusa jesteś człowiekiem, który ma swoją wartość i godność. I Jezus pokazał, jaką masz dla Niego wartość, kiedy oddał swoje życie za ciebie. Jezus chce okazać ci zmiłowanie. Jezus chce dać ci przebaczenie grzechów. Jezus chce dać ci życie wieczne. Dlaczego? Ponieważ w oczach Jezusa masz wartość. Dlatego Jezus wzywa cię też, abyś zaufał Jemu. Czy zrobisz to dziś? Czy odpowiesz na Jego miłość, na Jego wezwanie? Czy pójdziesz za Jezusem? Czy pójdziesz za tym, który ukochał cię tak bardzo, że oddał swoje życie za ciebie? Jak odpowiesz na tę miłość? W końcu ta kobieta uczy nas, na czym polega wiara w Jezusa. Kiedy tylko usłyszała, że Jezus jest w pobliżu, może inaczej, zanim ta kobieta przyszła do Jego domu, to już wcześniej słyszała coś o Jezusie, już słyszała wieść, co Jezus czyni, co głosi. I gdy tylko usłyszała, że Jezus jest w pobliżu i miała swoją ogromną potrzebę, ponieważ miała córkę we władaniu demona, chorą, więc natychmiast przyszła do Jezusa. Wiedziała, że Jezus może ją uzdrowić. Wiedziała, że Jezus jest, trzeba założyć, że Jezus jest posłany przez Boga, jest Bożym Synem i może ją uzdrowić, może ją uwolnić od tego demona. Więc przyszła pod dom i wołała do skutku.
Na tym polega wiara. Chwytasz się Jezusa i trzymasz się Go. Wiara prowadzi do Jezusa, wiara prowadzi do Jego stóp, wiara powoduje, że nie odejdziesz, dopóki nie otrzymasz. Że nie odejdziesz bez zbawienia, bez przebaczenia grzechów, bez życia wiecznego. Ale nie, w sensie nie odchodzisz od Jezusa, odchodzisz do swojego domu, ale po to, żeby służyć Jezusowi. Więc na tym polega wiara. I taka wiara podoba się Jezusowi, taką wiarę Jezus honoruje. I módlmy się, żebyśmy byli właśnie naśladowcami tej Greczynki, jeśli chodzi o wiarę, jaką ona okazała Jezusowi. Czy o wiarę w Jezusa. Amen. Pomódlmy się.